pierwszej połowy. Parma Wisła 0-0. Mutu. Rumun gra bardzo szeroko, ale tam radzi sobie z nim ku chwale Wisły Baszczyński. Teraz przy piłce gracze z Parmy. Uwaga! Strzał i gol! Fantastyczne uderzenie. 1-0 dla gospodarzy. Massimo Donati, 21-letni pomocnik Parmy, pokonuje Angelo Iga. Można powiedzieć, że bardzo ładny strzał, ale proszę zobaczyć, to tutaj trochę za późno wyszedł któryś z obrońców, żeby zasłonić to ciało. No, strzał rzeczywiście wspaniały i tutaj Ig nie miał za dużo powiedzenia, chociaż można powiedzieć, że to nie był taki strzał, który wpadł gdzieś w okienko, tylko raczej jakiś metod bramki. Można było tutaj wymagać czegoś więcej od bramkarza drużyny Wisły, chociaż strzał był na pewno przedniej marki. Bardzo mocny, jednak za blisko, jak na mój gust, ręki Iga. Wydaje się, że Ig mógł interweniować skutecznie. Parma Wisła 1-0, Szkata i w ataku 11 Bonat Soli, 20 Mutu. Bez zmian rozpoczęła się druga połowa spotkania meczu Parma Wisła. Było bardzo niebezpiecznie, wydawało się, że Ig odda tę piłkę za darmo graczom Parmy. Teraz na prawej stronie Sarna, do Stronka, Stronk w kierunku Żurawskiego, Żurowski blisko pola karnego, Żurawski na lewa noga, strzela i gol! 1-1! Wspaniały początek drugiej połowy. Piękna bramka Marcina Żurawskiego i można powiedzieć znakomite podanie Stronga, którego chciałeś już, kolego, zmieniać. Także nie chciałem go zmieniać. Znakomite podanie Stronga, ale tutaj Żurawski wykonał dużo dobrej roboty. Przede wszystkim mądrze, dobrze się zastawił. Jeszcze raz widzimy tą sytuację. Bardzo mądrze uderzył z lewej nogi w pierwszy ruch. Tutaj bramkarz Frej nie ma absolutnie nic do powiedzenia. I błąd obrońcy Diany i znakomita intuicja i spokój. I można powiedzieć, jak czasami są ważne słowa doświadczonych ludzi, trener Piechniczek powiedział, że szatnia czasami jest bardzo ważna i zrobiło się wszystko to, co powinno być. Przerwa w najważniejszym momencie, kiedy gra się nie układa, wyciągnięcie wniosków, szybka kontra, 1-1, gramy dalej, jest dobrze. Sektor zajmowany przez tych najbardziej zagorzałych kibiców Parmy, przez ultrasów ożywiony. Ja myślę, że będzie szukał drugiego słupka. Adrian Mutu. 29 minuta po przerwie. Angelo Ig ustawia mur. Za moment. Parma przed sporą szansą. Mutu. Aj. I gol. Adrian Mutu, 2-1 dla Parmy. 74 minuta meczu. Jeszcze raz widzimy tą sytuację, bardzo dobre, bardzo precyzyjne uderzenie piłkarza Parmy, tam brakowało milimetrów, jeszcze raz spójrzmy na to, no rzeczywiście wydaje mi się, że to była bardzo trudna piłka do interwencji, teraz dopiero można powiedzieć, jak bardzo szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. One się podobno mszczą. Ale zobaczymy, Wisła nie wygląda na drużynę, która za moment złoży broń. 2-1 dla Parmy. Druga runda Pucharu UEFA. Szymkowiak faulowany. Mamy rzut wolny dla Wisły. Ucieka Barone. A Wiślacy nadal powinni spokojnie przygotować kolejny atak. Widzę, że Henryk Kasperczak już wpuszcza na boisko.